kamaaina ai ika ono ai ika shua a shua a hua mo a shua a musubi shua a kalua ia. Holo holo ma hua ika hua kai ho ma ka ka ika. Siostro, to ja nim się siostra przedstawi oglądającym, to ja zapytam, żebyśmy wiedzieli, pod jakim my drzewkiem siedzimy? Pod mango. Pod mango i to jest jadalne? Mango. Oczywiście, że jest jadalne, pyszne owoce, słodziutkie, tylko że to nie jest jeszcze dojrzałe. Trzeba troszeczkę poczekać. Czyli co? Za ile będzie? Może za jakieś 2 tygodnie, może troszkę krócej, w zależności oczywiście od tego, ile słoneczka i ile wody trzyma. Właśnie pytam, bo już siostra jest doświadczona tutaj. To siostra nam powie, ile siostra lat jest w Afryce już? W Afryce 15 lat, tak? Mój 16 rok. Z tym, że zaczynałam w Zambii. Moje pierwsze 3 lata takiego przygotowania, powiedzmy, nabrania jakiegoś, czy mieć doświadczenia, ale choćby popatrzenia, jak wygląda praca misyjna już tak na miejscu. No, po 3 latach przyjechałam tutaj do Kedatu. Kilka tam miesięcy przygotowywałam się. Do Kedatu, czyli jesteśmy? Czyli jesteśmy właśnie tutaj w Kedatu. To jest a Kedatu wioska, to gdzie? Wioska w Meru. W Meru. A Meru jest gdzie? Meru jest oczywiście w Kenii, a Kenia jest w Afryce. Jesteśmy na północ od Nairobi, tak. Bo to będziemy kojarzyli nawet tego Meru. Tak, ja nie kojarzyłem przed przyjazdem. Blisko równika. Słoneczko pięknie świeci, jest gorąco. Gwiazdy też bardzo ładnie widać, jeżeli jest, tak jest. Bezchmurna noc. Tak jest. A mamy początek stycznia. Tak, więc tak. Trochę inna temperatura jest w Polsce. Siostro, to pewnie pytanie, które siostra słyszała już kilka razy, ale to, co siostrę zaskakiwało, jak tutaj siostra przyjeżdżała, jest tym, z czym trzeba się zmierzyć, co siostrę ucieszyło, co było takie trudne na początek. Rozumiem, że też jest, przepraszam, jeszcze inaczej trochę w Zambii, trochę inaczej trochę w Kenii. Na pewno, ale pewne rzeczy są podobne. To będzie, wiesz, Zambia zaczynałam, więc nie byłam się tak może zaangażowana w pewne prace typu czy dzieła, czy bycia też odpowiedzialną za pewne dzieła. Zambia to był taki czas, mogę coś pomóc, mogę coś zrobić, mogę się przeglądnąć, mogę jeszcze troszeczkę choćby język doszkolić i tak dalej. Natomiast Kenia, kiedy przyjechałam tutaj, no to po prostu czekała już odpowiedzialność jakby objęcia naszego ośrodka zdrowia, który wtedy nie był jeszcze aż tak może rozbudowany i nie działał na taką skalę. To też było dobrze, bo miałam ten czas taki przygotowania się, jak to robić, w jaki sposób tą, powiedzmy, tą działalność prowadzić. Też w tym czasie, kiedy ja tutaj trafiłam, pewna grupa dzieci była już objęta tak zwaną adopcją serca, czyli rodziny głównie z Polski, no nie tylko, ale głównie rodziny z Polski czy osoby z Polski pomagają dzieciom w kształceniu, my nazywamy to adopcją serca, czyli adoptuję jakby to dziecko, staram się, żeby pomóc mu finansowo w nauce, oczywiście w takich sytuacjach też trudnych, kiedy jest chore może, czy ma jakąś potrzebę. Wtedy ta grupa była mała, a i na początku te dzieci trafiały, powiedzmy, te, które no jakoś tam może suma pieniędzy, którą osoba, która pomagała, nie mogła być zbyt wielka, umieszczałyśmy w szkole podstawowej państwowej. Niektóre z nich trafiały do też szkół z internatem, tylko problem był taki, że szkoły z internatem były bardzo drogie, a szkoły niestety te państwowe były bardzo słabe. Czyli dziecko, powiedzmy, w 7-8 klasie kończyło szkoły i było w stanie powiedzieć, jak mam na imię i nie bardzo rozumiało, o co pytam, czy też nie wiadomo było, co potem dalej, czy jakiś kurs może zrobić, czy nawet będzie w stanie pójść do szkoły średniej, potem będzie jakaś dalsza nauka. To spowodowało, że pomyślałyśmy, że może warto zacząć naszą szkołę. Więc początkowo miałyśmy tam grupkę 8 dzieci, zaczęłyśmy 10 w ciągu roku. No, też pytałyśmy, czy to potrzebne, czy to akurat na ten czas, na to miejsce, oczywiście takie pytanie, czy Pan Bóg chce tego w tym miejscu. No i odpowiedź przyszła w styczniu kolejnego roku, bo kiedy 50 dzieci zgłosiło się, maluszków takich do naszej szkoły. A teraz jest ile? Teraz jest 380 dzieci w tym momencie. Ja to widziałem, tłum, to nie byłem w stanie policzyć. No, tak. Od klasy już w tym momencie jest od przedszkola do klasy 8. Jest pełna szkoła z wszystkimi klasami, które szkoła podstawowa powinna dysponować. No i zaczynałyśmy tak naprawdę w naszym domu, czyli w jednym pokoju dzieci siedziały na podłodze, te 50 dzieci, bo nie było stolików, nie było krzeseł. No jakąś tam tablicę udało nam się zrobić na szybko, powiesiłyśmy na ścianie. Gotowały się na zewnątrz na 3 kamieniach, garnek. Dzieci jadły na trawie, zielona trawka. Jak nie było pory deszczu, to nie było wielkiego problemu. I tak zaczęła się właśnie nasza szkoła. Potem na szybko był wbudowany taki właściwie barak metalowy,
tam dzieci przeszły. No a ja powoli szukałam możliwości pomocy od różnych organizacji, oczywiście od osób indywidualnych. Będąc w Polsce, na pewno może te osoby, które gdzieś tam mnie spotkały, wiedzą, że też byłam w różnych parafiach, prosiłam o pomoc i budowałam klasy. Czyli każdego roku starałam się jedną czy dwie klasy dobudować, tak żeby dzieci przechodząc do kolejnej klasy miały gdzie przejść. No i w ten sposób wydałyśmy całą szkołę, czyli w tym momencie ma dwie klasy przedszkolne, 8 klas powiedzmy w szkole podstawowej, jest kuchnia, jest jadalnia, oczywiście jakieś tam zaplecze spiżarnia, jest plac zabaw, więc taka naprawdę uważam ładna szkoła dzięki olbrzymiej pomocy ludzi. Klasa 8 w tym momencie zdawała pierwsze egzaminy takie na zakończenie roku szkolnego, dzieci zdały bardzo dobrze, z czego jesteśmy też dumne i szczęśliwe. No i właśnie, jak ojciec dzisiaj widział, było przygotowywanie do przejścia do szkoły średniej, czyli też taka pomoc, gdzie które dziecko idzie do szkoły, jakie są możliwości, czy ewentualnie osoby, które pomagały, są w stanie kontynuować. Więc myślę, że to tak cieszy. Cieszy to, co zastałam na początku i to, co robimy w tym momencie. Dużo wiele więcej. Tak, a siostro, bo wyobrażam sobie, że ktoś, kto tego słucha, może tak pomyśleć, a może ja też mógłbym komuś pomóc. Taka adopcja to oznacza, że to jest jedna osoba czy jedna rodzina na jedno dziecko, to jest na jeden rok czy na cały czas edukacji, jakiego rzędu to są kwoty. Jeżeli chodzi o naszą szkołę i staram się głównie, żeby dzieci były z naszej szkoły, bo wtedy łatwiej jest mi też mieć kontakt, widzieć, co się dzieje i tak dalej. Mówimy o 200 dolarach rocznie. Jeżeli potem dziecko idzie do szkoły średniej po zakończeniu, to są niestety trochę już wyższe kwoty, w zależności czy pójdzie do szkoły średniej dziennej, czy ewentualnie jest potrzeba, żeby poszedł do szkoły powiedzmy z internatem. I tutaj też pytamy osoby, które pomagają, czy ta osoba chce kontynuować, czy jest w stanie. Jeżeli powiedzmy ta suma jest większa, też proponujemy, czy mówimy, że może możliwość jest, by ktoś inny się dołączył, bo to może być powiedzmy rodzina, może być kilka osób, mogą być jakaś grupa znajomych, może być na przykład klasa szkolna. Bo to pieniądze są w takim razie stosunkowo dla nas z polskiej perspektywy wcale nie takie duże, bo 200 dolarów na cały rok wystarcza. Tak, tak. Na szkołę podstawową tak. Tak. A siostra, jeszcze wracając do siostry doświadczeń. Siostra wspomniała o nauce języka. Tak. Przyjeżdża siostra i to jakiego się języka musiała siostra nauczyć? No oczywiście przed przyjazdem angielskiego. Zambia, jak i Kenia jest językiem urzędowym, jest angielski. Potem też była taka próba 4 miesięcy uczenia się języka swahili, którego zresztą bardzo lubię i też jest używany ogólnie w Kenii. No mam nadzieję, że kiedyś znajdę trochę więcej czasu, to go podszkolę. No to tak te dwa języki właściwie. I z każdym się uda dogadać z tymi językami? No niekoniecznie. Niestety są osoby, które mówią na przykład tutaj tylko w Kimeru, szczególnie, że to są osoby starsze. Z maluszkami dogaduje się po polsku. Świetnie rozumieją. Tak, myślę, że tonacja głosu wiele dziecku mówi, więc bo nie wspomniałam też właśnie, że od jakiegoś czasu mamy taką grupę, którą nazywamy daycare i to są dzieci, które trafiały do nas, ponieważ powiedzmy sytuacja w rodzinie była bardzo trudna i no dzieci trafiały po prostu niedożywione, albo dzieci, które tak naprawdę życie ich było zagrożone z różnych względów, czy to choroby, czy ogromnego właśnie takiego niedożywienia, braku jakiejś możliwości ze strony, czy to rodziców, czy dziadków, bo część dzieci też niestety jest zostawione jakby tylko z dziadkami, tych rodziców brakuje. I naprawdę serce się cieszy, widząc, co się dzieje. Naprawdę. To jest radość widzieć na dziecko, które jest przynoszone i powiedzmy ma rok, kilka miesięcy nie w stanie stać. I powiedzmy w jakichś kilku miesiącach to dziecko z radością biegnie, uśmiecha się i tak w przypadku jednego z nich, które było z nami od początku, dziewczynka Wedi, które powiedzmy po kilku miesiącach wyciąga rączki i wołała do mnie mami. To było chyba takie najpiękniejsze doświadczenie w tym czasie mojego tutaj pobytu na misjach. A siostra z wykształcenia jest pielęgniarką. Tak, tak. Czyli to nie te rzeczy szkolno-przedszkolne, ale to też jest wykorzystywane. Nie. Myślę, że miłość do dzieci spowodowała to, że zaczęliśmy szkołę. W przychodni czy w naszym ośrodku zdrowia, który mamy, też się właśnie rozrósł. Otworzyłyśmy porodówkę. Otworzyliśmy też oddział męski, żeński. Jest to kilka łóżek, ale wystarcza tak, żeby pomóc w tym przypadku, kiedy możemy same jakoś zaaplikować leczenie. Muszę też powiedzieć, że ośrodki zdrowia nie mają lekarzy. To nie jest tak może jak w Polsce. Tutaj pielęgniarka decyduje powiedzmy o badaniach, które trzeba zrobić, o leczeniu. Także tutaj też się oczywiście angażuję i pięknym momentem jest na pewno poród dziecka. Nie jestem położną, ale jakoś... Ale jestem. Tak. Warunki i konieczność musiała mi pomóc, jakby też pewne rzeczy z położnictwa się nauczyć.
I też pewnie jak ojciec wie już, kiedy tutaj z nami był, że tak przed ostatniej nocy właśnie mieliśmy też poruch, który no nie był może aż taki łatwy, ale radość widząc, że powiedzmy jest jakaś komplikacja w czasie porodu i ten pierwszy odgłos płaczu dziecka też jest takim najpiękniejszym momentem, bo wiemy, że wszystko jest dobrze i mama czuje się dobrze i dziecko tutaj też no, jest z nami i żywe i zdrowe i po prostu no, to też jest radość dla nas. No, wyobrażam sobie. Tym bardziej, że no niestety często ludzie przychodzą z daleka, bo no, oferujemy tą pomoc bezpłatnie. Wiemy, że w tym momencie, żeby pomóc kobietom, które no, może by wybrały opcję rodzenia w domu i to też powoduje niebezpieczeństwo i dla matki, i dla dziecka, stwierdziliśmy, że z naszej strony, ponieważ no, dziękujemy Bogu, że jest tyle osób, które chce pomagać, nawet jeżeli to są jakieś tam małe kwoty, jesteśmy w stanie tą pomoc zapewnić, jeżeli chodzi o porodówkę. Jesteśmy na terenie całkiem dużego ośrodka i ja nie widziałem, żeby ktoś sobie tak na krzesełkach siedział, tak jak my w tej chwili siedzimy. Tu się naprawdę dużo dzieje w ciągu dnia i w ciągu nocy, jak się okazuje. Tak. Tak. Ale to siostro, jeszcze w takim miejscu, no bo mamy jakiś taki przykład, jeszcze o to bym zapytał. W takim miejscu, kiedy tutaj jest siostra i piątka sióstr Keniek. Tak. Ile jest osób tutaj takich, które pomagają jako wolontariusze? Oni są zatrudnieni, bo to też są, czy w szkole, czy w przychodni? Jak to działa? No w szkole niestety no, czy taka jest konieczność, są nauczyciele zatrudnieni. Normalnie jakby przez diecezję mają kontrakty podpisywane, oczywiście wypłaty i tak dalej. Są osoby oczywiście też, które pracują na terenie misji, czy w kuchni. Mamy dwie osoby, które pracują w kuchni. Powiedzmy, ktoś tam też gdzieś pomaga, ale też jest taka zasada, że ponieważ no, nie bylibyśmy w stanie wszystkim ofiarować wypłat, to jest niemożliwe, ze względu na to, że prosząc o te $200, próbujemy też robić tak, że ten opłata za szkołę jest najniższa, jak tylko to jest możliwe. Więc co robimy? Osoby, które mają pomoc, dzieci, które powiedzmy mają pomoc, ich rodzice, jeżeli oczywiście są w stanie, bo też część z nich powiedzmy jest chora na AIDS, czy na przykład są to osoby starsze, babcia czy dziadek, więc trudno nie wymagać, że przyszli i pracowali. Ale te osoby, które są w stanie, mają jakby obowiązek przyjść 5 razy w ciągu semestru szkolnego, czyli to jest w przeciągu 3 miesięcy, na 2 godziny pomóc. Czyli to może być na przykład pielenie kukurydzy, która jest posadzona do szkoły dla dzieci, czy może przebieranie fasoli, czy na przykład sadzenie tej kukurydzy, czy sukumy, czy tych rzeczy, które używamy w szkole, bo też dzieci otrzymają 2 posiłki. I rzeczywiście ludzie to robią. Tak, tak. To jest taka nasza prośba, że też byli zaangażowani w tą pomoc, że no nie wszystko jest dane też tak troszeczkę, powiedzmy, brzmi to mądrze. Tak, bezpłatnie i tak na rękę podane i to mniej więcej tak wygląda, więc nawet te osoby, które powiedzmy pomagają gdzieś tam sprzątać, czy coś w terenie właśnie misji, to są osoby, które też otrzymują pomoc od nas, czyli otrzymują tą pomoc gdzieś tam z zewnątrz. Jest sporo i to pewnie sporo można było opowiadać. Może jeszcze się zdarzy w czasie mojego tutaj pobytu, że ja z siostrą jeszcze siądę i o różne rzeczy podpytam. Nawet i w tym ośrodku to już, tu jest wszystko łącznie z krowami i świnkami. Tak. Rzeczywiście. No, mleczko też potrzebujemy dla dzieci. Tak. Ale to rzeczywiście imponujące to wszystko. Siostro, bo ja wiem sam, że to zawsze dla osób, które nie bywają w danym miejscu, to jest zawsze też ciekawy język. To siostra mogłaby, kierując się do aparatu, do kamery, powiedzieć parę słów Swahili, właśnie takiego pozdrowienia? Pozdrowienia, no... Nie sprawdzimy, czy na pewno wszystko było dokładnie poprawnie, ale siostra na pewno i tak świetnie mówi. Zaskakuje, tak. A, albo może jeśli łatwiej, tak naprawdę możemy się wspólnie z tymi, którzy słuchają, pomodlić, słuchając Ojcze Nasz w Swahili. Pewnie tak, można było. Jeszcze się łatwiej. Nie nauczyłem, ale mam plan. Następnym razem, jeśli byśmy rozmawiali, to wtedy już odmówimy Ojcze Nasz razem. Ale to niech to będzie rzeczywiście taką naszą wspólną modlitwą, też jeśli ktoś to ogląda, to niech się modli w duchu do naszego taty. Dobrze, mam nadzieję, że pamiętam. Baba Yetu Ilem Binguni, Dzinalako Litu Kuzłe, Ufalme Lako Ufike, Utakalu Fanike Tuniani Kamon Binguni, Uczułe Peo Katem Betu Akilasiku, Utu Samehe Mako Sajetu, Kamatu Nawiał Samehe Nasisi Walitu Kosea, Utikutije Katiki Kisiawisi, Lakiniu Czupoe Mauwuni, Amina. Amina.
Dziękuję, siostro, bardzo. Dziękuję. Pozdrawiamy. Olo olo ma pua ika hua ka